Championship Manager 2001-2002, mój ukochany, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek z kariery Leeds United z wielkim Ronaldinho w składzie. Ostatni epizod bardzo, bardzo dobry. Pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o angielską ekstraklasę z dużą już przewagą nad kolejnymi zespołami. Do tego wygraliśmy 3 spotkania w Lidze Mistrzów i jesteśmy praktycznie 2 nogami w kolejnej fazie grupowej. Także idzie bardzo dobrze, a teraz jedziemy do Liverpoolu na spotkanie z Evertonem, do którego niedawno sprzedałem pana Di Matteo. A także zobaczymy, jak spisze się ten zawodnik w barwach właśnie niebieskich. No więc już tutaj skład trzeba wybrać. Przydałby się lepszy bramkarz. Robinson będzie tej bramki właśnie strzegł. Na lewej stronie obrony Hart. Na stronie prawej nie mamy Kelly'ego, więc musimy dać tutaj... Mayberry może zagra, powinien sobie poradzić. Albo Virtanen. O, damy Virtanena. Nasz nowy nabytek. Na środku oczywiście Ferdinand i Woodgate, dalej na środku będziemy mieli, wiadoma sprawa, że QL, ale obok niego Bowyer i prawdopodobnie będzie grał Batty. Bowyer, QL, Batty, co za środek pomocy, Ronaldinho, Viduka i Robbie Keane, to jest nasz atak, też piekielnie, piekielnie mocny. Dobra, McPhail, może Smith, może Samba i dajmy sobie tutaj jeszcze jakiegoś obrońcę, może West, a dlaczego by... Dlaczego by nie? Czyli pełen skład, zaczynamy to spotkanie i na dobry początek tego odcinka chcemy wysoką, wygraną. Gra Di Matteo, gra Dominik Mateo, przepraszam, nie Di Matteo, 2,5 miliona funtów tyle zapłacili. Mamy tu również Tomasza Radzińskiego, czyli człowieka z polskimi korzeniami, reprezentanta oczywiście Kanady, a brameczkę pierwszą zdobywa Viduka i to jest jego 10. gol w tym sezonie, w 16. meczu. Ciekawe, czy będą bili rekordy nasi piłkarze, byłoby fajnie. O, gra Vesena mają, czyli białego piłkarza, czy ja dobrze widzę? Realu Madryt. Tu jeszcze go nie ma w Realu Madryt. Taki łysy, postawny, defensywny pomocnik. Taki typowy, wiecie, przecinak, agresja, siła, masa. Zero techniki. Tu mamy bramkę Campbella. Kevin Campbell. No niestety, tutaj przy takim układzie to mamy remisik, ale mam nadzieję, że nasi piłkarze powalczą jeszcze o zwycięstwo. Wszak mamy tu Ronaldinho, który oddał najwięcej strzałów, jeżeli chodzi o Leeds, ale bramki niestety, jak widzimy, jeszcze nie zdobył. No, wszystko przed nim. Całe 45 minut pozostało Brazylijczykowi na to, żeby tego gola w meczu numer 17 zdobyć. Jak nie, będziemy robili za chwileczkę sobie na pewno zmiany, bo będą one wymagane. Wejdzie na boisko Alan Smith za Robiego Keane'a i wejdzie na boisko może już nikt, natomiast zobaczymy, bo to jest naprawdę mocna ekipa i tu spokojnie o te 3 punkty trzeba powalczyć, tym bardziej, że no, przewaga w tym meczu jest bardzo, bardzo duża jednak i wiadomo, że tutaj jesteśmy faworytami, a każda strata punktów no, będzie małą niespodzianką, szczególnie na Evertonie, który jednak nie jest najmocniejszym zespołem angielskiej ekstraklasy, ale coraz bliżej do końca i niestety coraz więcej rzeczy wskazuje na to, że MVP tego spotkania zostanie goalkeeper, ale mamy bramkę i mamy bramkę gościa, który wszedł niedawno na boisko, czyli pana Alana Smitha. Wygrywamy 2-1, wielkie brawa, MVP i tak zostaje Paul Gerrard, czyli goalkeeper Evertonu. W każdym razie, najważniejsze jest to, że mamy gole. Najważniejsze jest to, że mamy cały czas prowadzenie i po 10 meczach 30 punktów i tylko 4 stracone bramki, a przed nami mecz z Luton. To jest oczywiście 3. runda Pucharu Ligi i w tym meczu zagra Samba, w tym meczu zagra Smith, w tym meczu zagra QL i Ronaldinho, ale również zagra w tym meczu Praton, zagra w tym meczu również Taribo West. No, muszą tacy piłkarze grać. Na razie to mi Virtanen 6 za ostatnie spotkanie, więc niewiele. Niewiele, ale jak spojrzymy sobie na jego jakby kolegę, czyli kontuzowanego Garego Kelly'ego, który on zastępuje, to w poprzednim sezonie on miał 6 asyst w 52 meczach. No zobaczymy, jak Virtanen będzie wyglądał w tym sezonie. Jest to bardzo ofensywny gracz, wiadoma sprawa, ta prawa strona będzie troszeczkę odsłonięta, no ale zobaczymy. No i teraz tabela po Arsenal przegrywa spotkanie. Wow, u siebie, no nieźle tutaj to wygląda. Naprawdę wydaje się, że od początku jednak tego sezonu Leeds United skazane jest na zwycięstwo w angielskiej ekstraklasie i że inaczej po prostu być
że inaczej po prostu być nie może. No ale poczekajmy, bo wiadomo, sezon długi, szczególnie w Anglii, sporo meczów, więc wszystko się może ułożyć zupełnie, zupełnie inaczej. Jak mówię, z Luton troszeczkę sobie zagramy rezerwowym składem, bo to Luton to jednak jest ekipa, która gra w lidze, w Second Division, czyli to jest League 2, no to absolutnie tutaj są na miejscu ósmym. Długa droga przed nimi do Premier League, w której grali, spadli oczywiście, ale może znowu awansują. W każdym razie, zaczynamy to spotkanie. Leeds, Luton, to jest oczywiście trzecia runda. I tak, i przegrywamy 1-0 na własnym stadionie. Wow, co za niespodzianka w piątej minucie tego spotkania. No tego to by się chyba nikt nie spodziewał. Chociaż jest to lewy napastnik, po jego stronie gra ten Virtanen. No, ciekawe. Ciekawe, czy my będziemy w stanie tutaj odrobić losy tego spotkania. No zakładam, że taki Ronaldinho, kiedy gra z obrońcami Luton, no to raczej powinien mieć dość łatwo. Mamy bramkę Alana Smitha, drugą pod rząd już tego zawodnika. Mam nadzieję, że on nie straci cierpliwości i zaufania do mnie. Jaki on ma w ogóle status w kontrakcie? A, jest okej, bo on ma w kontrakcie, że jest zawodnikiem, który jest używany w rotacji, także jeżeli on nawet będzie grał rzadziej, to raczej nie powinien mieć z tym problemów. Na razie cały czas 1-1. No nie chcę tutaj za wiele zmieniać w tym składzie. Chociaż... Dobra, zostawmy. Praton! Mamy bramkę. Dobra, teraz możemy zmieniać. Wejdzie na boisko za Bowyera Stephen McPhail, czyli nasz młody 22-letni Irlandczyk. Wielki, wielki talent. No i tu więcej nie będę zmieniał, bo nie zależy mi na tym, żeby wprowadzać na boisko zawodników pierwszego składu. Ronaldinho i mamy bramkę numer 15 w 18 meczu Brazylijczyka w barwach Leeds United. Także odpalił się już Ronaldinho nam w poprzednim odcinku i to bardzo, bardzo mocno. Teraz tylko potwierdza, że jest zawodnikiem no światowej klasy. To on ma zazwyczaj najwięcej strzałów. Alan Smith, kolejna bramka, jest też asysta, więc prawdopodobnie Alan zostanie zawodnikiem meczu. Jest Stephen McPhail z asystą, jest Samba z asystą. Także wszystko nam dzisiaj zagrało. Wielka przewaga, znakomite spotkanie. MVP Alan Smith, świetnie, super i fantastycznie. Kolejny mecz to West Ham u siebie. No i tu już wracamy do składu podstawowego, czyli wraca Robbie Keane, wraca Viduka, wraca oczywiście Batty, tutaj Praton, dobra, tak, mamy w tym momencie skład podstawowy, możemy grać. Virtanen wciąż bez asysty, ale przynajmniej miał dobrą ocenę za mecz ostatni, bo aż 7, więc już 6,50 ta średnia ocena. Musi Finn zastąpić Irlandczyka w pierwszym składzie. Mamy Puchar UEFA oczywiście. Mamy Puchar UEFA i czy mamy tu polskie drużyny w drugiej rundzie? Mamy Pogoń, która przegrywa z Middlesbrough dwumecz. Mamy Wisłę, która ogrywa Deportivo. No to jest naprawdę wielka sprawa, bo Deportivo jest potężne, ale mieli szczęście. Karny, Żurawski mają szczęście, że awansują. No i oprócz tego to już nie mamy żadnej polskiej ekipy. Czyli kto był mistrzem Polski w poprzednim sezonie? A Wisła. Aha, czyli oni przegrali Ligę Mistrzów i spadli do... Zaraz. To jest sezon... A czemu tutaj jest taki niepełny ten... Aha, bo oni już kończą. Przerwa zimowa. Dobra, wszystko rozumiem. Natomiast oni odpadli z Champions League po meczu z Hajdukiem, tak? Czy nie? Z Juventusem. A, z Juventusem. Z Juventusem odpadli. Okej, i spadli do Pucharu UEFA. To wtedy tak działało też? Że się spadało do Pucharu UEFA? No widocznie tak to działało. Już nie pamiętam zupełnie tych formatów. Natomiast tak, no na to wygląda. Bo spadli tak, odpadli z Juve i... No dobra. Nieistotne... Jest menadżer miesiąca Piwarski, jest menadżer, przepraszam, gracz miesiąca Ronaldinho i najmłodszy niejaki Michael Jack. No dobra, są oczywiście zadowoleni wszyscy z tego, jak przebiega nasza kariera w Leeds. W porządku. Bakę, kto go chce? Newcastle. On chce też nowy kontrakt. On w ogóle by się przydał na ławce. No to zaczynamy. West Ham, który jest na miejscu ósmym.
No dobrze, więc wiadoma sprawa, my tylko i wyłącznie zwycięstwo nas interesuje. Już od początku meczu zaznaczamy tą naszą przewagę na boisku, mając naprawdę trzy dobre sytuacje. Jeszcze bez strzału Ronaldinho, ale strzela Kin, strzela Viduka. Myślę, że bramka jest na wyciągnięcie ręki. QL teraz był bardzo blisko, żeby zdobyć gola. Wiadomo, że on ich nie zdobędzie tyle co rok temu, bo troszkę cofnięty jest przez to, że gra tutaj Ronaldinho, ale mamy bramkę Batiego. Także jak nie możemy, to 33-letni Dawid Bati tutaj nam pomaga bardzo mocno. Może ja bym za tego Batiego już powolutku zaczął myśleć o jakimś zawodniku. Może Kim Kallström? Ale mamy tego Pratona, który może go chyba zastąpić, jeżeli Bati już zakończy swoją karierę, więc to nie powinna być taka zmiana, którą jakoś tam specjalnie bardzo mocno odczujemy, bo David Praton to jest znakomity zawodnik, ale nam potrzeba zmiany. Nam potrzeba Alana Smitha za Widukę i nam potrzeba Czerno Samby za Robiego Kina, żeby tu ewentualnie jeszcze troszkę świeżości do tego ataku wprowadzić. No i potrzeba nam bramki naszego Ronaldinho tutaj. Naprawdę nam potrzeba tego gola. 6 asyst ma już Ronaldinho, no to tutaj się nam rozpędza troszeczkę. Może pobić ten rekord QL-a, 16 asyst z poprzedniego sezonu, także oby. Bati, druga brameczka, asysta Liboujera, 11 już w tym sezonie, jest Harry QL również z golem. No, mamy tutaj naprawdę ciekawy mecz pomocników Leeds United, ale bez gola Ronaldinho, kurczę, niestety, chyba będzie, to trochę szkoda, no ale trudno. Są strzały Alana Smitha, jest też bramka Kanute, oczywiście, jeden celny strzał i jeden gol. Skąd my to znamy? Zawsze będę o tym mówił przy takich okazjach. A jak tam Virtanen tutaj wyglądał w tym meczu? Siódemeczka, więc niespecjalnie, ale my mamy 11 z rzędu zwycięstwo, a teraz jedziemy sobie na spotkanie z AIK-iem do Sztokholmu i to jest mecz, który jeżeli co najmniej zremisujemy, chociaż spodziewam się, że przywieziemy stamtąd zwycięstwo, no to będziemy w kolejnej fazie grupowej Champions League, a tam już będą naprawdę zacni rywale i tam będziemy mogli zmierzyć tą naszą jakość, tą naszą moc, jeśli chodzi o zespół Leeds. Zobaczmy sobie, jak wygląda po 11 kolejce, w sensie tabela, oczywiście wciąż 7 punktów nad Liverpoolem, Chelsea, ale jeszcze mecz w stosunku do nich zaległy, więc ta przewaga może wzrosnąć nawet do punktów 10. No dobra, nie będziemy tu się bawili w jakiś rezerwowy skład, bowiem nie stać nas na porażkę. Byłaby to totalna katastrofa, gdyby Leeds odpadło z Champions League. I to nie tylko mówię o tej, o tym jakby poziomie rozgrywek, ale również jeżeli my w kolejnej fazie grupowej byśmy odpadli i byśmy nie awansowali do ćwierćfinału co najmniej, no to byłaby naprawdę katastrofa. Widzimy, że tabela bardzo ciasna, także trzeba tu dzisiaj na pewno zdobyć gola, żeby troszkę to uspokoić. Trzeba po prostu to spotkanie wygrać. Leeds jest QL, ale spalony. Niestety ta bramka nie zostanie uznana. Wielka szkoda, bo to była doskonała szansa. No i teraz zobaczmy, szansa była dla gospodarzy, także są naprawdę, naprawdę bojowo nastawieni Szwedzi, no i potrzebujemy tu gola, bo te sytuacje są, ale im dłużej tego gola nie będziemy strzelać, tym większa szansa, że zrobi to zespół ze Szwecji. Także no musimy uważać, musimy bardzo, bardzo tutaj się pilnować, bo brak tej bramki robi nam problem. Jest Ronaldinho, jest gol numer 16 w 20 spotkaniu. Także nareszcie bramka i Ronaldinho, jak odpali, tak już zdobywa drugiego gola. Kin z asystą, bardzo dobrze, także prowadzimy 2-0. Ronaldinho, hat-trick, wow, co ten zawodnik tutaj teraz wyczynia, to jest po prostu rzecz niesamowita. Dobra, wprowadzimy sobie Stevena McPhaila za Ronaldinho właśnie, a tutaj będzie grał QL, ok, więc 3-0, także wszystko spokojnie, mamy awans do drugiej fazy grupowej Champions League. No, nie było łatwo, ale tu jeszcze mamy czerwoną kartkę, proszę bardzo. Co tutaj się dzieje? Czerwona kartka dla Batiego. Co na szczęście, mamy 74. minutę, więc nie powinno się tu wiele złego wydarzyć. Natomiast dobrze, że tak późno Bati sobie wymyślił, że dostanie drugą i żółtą i w konsekwencji czerwoną. Ronaldinho będzie miał 18 bramek po 20 meczach. MVP oczywiście, nie ma tu absolutnie wątpliwości.
I teraz rodzi się nam pytanko, kto będzie naszym rywalem? Zaraz się dowiemy. W drugiej fazie grupowej Ligi Mistrzów. To jest pytanie numer jeden. To jest też fajny piłkarz, jak gracie Leeds i nie robicie aż tylu transferów, to kapitalnym defensywnym pomocnikiem jest z rezerw, możecie go wyciągnąć, Shane Kensel-Sheriff, czyli wychowanek zresztą samego Leeds. Tu mamy jeszcze mecze środowe i po tych meczach dostaniemy odpowiedź, kto będzie naszym rywalem. Obyśmy Romy nie mieli w grupie. Zobaczmy. Barcelona, Dortmund i Porto. Ależ się zapowiada ta druga faza. Zaczynamy meczem na wyjeździe z Dortmundem. I to chyba nawet go zagramy jeszcze dzisiaj. Wow! A w lidze, w Pucharze Ligi mamy na wyjeździe Darlington. Okej, no będzie ciekawie. Bolton, Blackburn i Borussia Dortmund. Mocna grupa, ale to już jest druga faza, więc wiadoma sprawa. Zerknę sobie jeszcze z ciekawości, jak to wygląda tutaj. Atalanta, Bayern, Feyenoord, Real. No to dość mocna ekipa. Ajax, Bilbao, Celtic, Newcastle. Taka brytyjska. No grupa C, Arsenal, Roma, Schalke. Wow, też ciekawie, też ciekawie. Są oczywiście wszędzie faworyci, ale jednak mogą być niespodzianki, bo tam mnóstwo ekip, które mogą te niespodzianki właśnie robić. No, także ciekawa sprawa. Naprawdę ciekawa sprawa. Zobaczmy tutaj Manchester, zobaczmy Chelsea. Chelsea wygrywa, Manchester po raz kolejny traci punkty. Także Manchester chyba nie może się obudzić po tym ostatnim sezonie, kiedy w ostatniej kolejce stracili Mistrzostwo Anglii. No i ten sezon jest fatalny w ich wykonaniu. A my już rozpoczynamy spotkanie z Boltonem. No i jak zwykle jesteśmy faworytem tego meczu. Jak zwykle liczymy na gole Brazylijczyka. Zaczyna Viduka. Gol numer 11. Lubię patrzeć na te gole, ile oni ich mają, bo to jest naprawdę wymiar Viduka. Kolejny gol. 12 minuta meczu i wydaje się, że mecz już jest rozstrzygnięty. W tym momencie asysty Robiego Kina i Lee Bowyera. Lee Bowyer miał w tamtym sezonie asyst 22, tu już ma 12. Także też jest na dobrej drodze, żeby bić te rekordy z poprzedniego roku. O, Tomi Virtanen, tak bym rzekł, średnio sobie tu daje radę. QL też z golem. Wielkie brawa dla tego zawodnika, więc no tutaj chyba wszystko. O, tu jeszcze czerwona kartka dla zawodnika Bolton, dla pana Plamera. O, więc wszystko już jest jasne. W tym meczu 3 punkty zdobędzie ekipa Leeds United. To w związku z tym możemy robić kolejne zmiany, czyli Alan Smith za Robiego Kina, Czernosamba za Widukę i Eric Bakeza. I może starego Dawida Batiego. 4-0, proszę Państwa. Wszystko jest na dobrej drodze, aby tutaj odnieść 12 kolejne zwycięstwo, mieć 35 albo i nawet więcej bramek. Ale kurde, Ronaldinho bez gola znowu. No cholera jasna, ta forma jego czasem strzeli 3, a czasem strzeli 0. No ale może, jak mówię, za dużo od niego oczekujemy. Chyba gola już nie zobaczymy, czyli wszystko, co miało być strzelone, wpadło w pierwszej połowie. 4-0, elegancko, znakomicie. I teraz jedziemy do Blackburn. Też wygrać mecz, chociaż Blackburn mocniejsze. Blackburn, które jeszcze kilka lat temu mierzyło się w fazie grupowej Ligi Mistrzów z warszawską Legią. Dobra, jak tam wygląda stan konta naszego zespołu? O, 34 miliony. Oczywiście mam nadzieję go podnieść poprzez wygraną w Champions League, ale zobaczymy. No Van der Vaart. Van der Vaart byłby idealnym następcą dla pana Batiego. No ale na razie póki co nam, kurczę, nie pozwala go zarząd sprowadzić. Może w kolejnym, czy przed kolejnym sezonem to się wydarzy. Pirlo też byłby dobry, ale cóż, Broszka bym se sprowadził, ale cholera, pozwolenia na pracę to on nie ujrzy. Natomiast mielibyśmy kolejnego napastnika, no, też Wonderkida. Zostawmy na razie pana Pawła w spokoju. Jak zagramy Wisłą, to będziemy mieć okazję. Niestety kontuzja Widuki w tym momencie, ale mamy Alana Smitha, więc nie jest to wielki problem, jakoś specjalnie dla mnie. Tym bardziej, że jedziemy na Blackburn i raczej powinniśmy sobie poradzić. Ktoś tam został z takich ciekawszych piłkarzy, Damien Duff na pewno. I Henningberg tu gra, patrzcie. Trener w tym momencie, były szkoleniowiec znowu ekipy Legii Warszawa. Zaczynamy! Na dzień dobry, Ronaldinho podał do Robiego Kina, ale ten w bramkę nie trafił. No, ciekawe, kiedy się przydarzy pierwsza strata punktów, kiedy się przydarzy pierwsza porażka w lidze Leeds United. Dzisiaj chyba nie, bo Kinny zdobywa gola, asysta Dawida Batiego. No ten człowiek jest po prostu nieśmiertelny. Ciekawe, ile on będzie grał.
Prawdopodobnie to jest ostatni sezon Leeds na YouTubie, chociaż może będziemy kontynuować jeszcze. Jakby się udało kupić Van der Warta, jakby się udało kupić Van der Warta, to może, może będziemy kontynuowali tą karierę, bo jeszcze bym go chciał zobaczyć za Dawida Batiego w składzie. Czyli Batty by odszedł, a grałby Bowyer, QL, Van der Vaart. Co to byłby za środek pomocy ofensywny? Matko i córko. No, to by było naprawdę, naprawdę ciekawie. Mamy 2-0 do przerwy, prawdopodobnie 2-1, bo niestety Blackburn oczywiście strzał jeden i gol. Dlaczego by nie? Więc tak to, słuchajcie, wygląda. No, ale mam nadzieję, że jeszcze w drugiej ktoś tutaj dołoży. Dokłada Robbie Keane, czyli mamy hat-tricka. I 13 goli w 20 meczach Robiego Keane'a. Mamy też bramkę Matta Janssena, więc znowu kontakt. Nie mogę się przyzwyczaić, że to Leeds gra na niebiesko. 3-3! A bramkę setną w karierze ktoś zdobywa. Nawet 4-3 mamy. No na miłość boską, to jest po prostu niesamowite, co się teraz tutaj wydarzyło. Blackburn prowadzi. A, Colin Cameron. Colin Cameron zdobywa tego gola. No nie, no będziemy tu mieli porażkę, czy nie? Jeszcze mamy troszkę czasu, więc mam nadzieję, że coś tu jeszcze Leeds wyprodukuje. Natomiast jest bramka Ronaldinho. To Ronaldinho być może uratował nam remis w tym momencie. Zobaczmy jeszcze, bo mamy sytuację. Jest tutaj Leeds United, ale mecz kapitalny w Blackburn mamy. No teraz, 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 5-4, nie, chyba nie będzie, chyba będzie remis, tak, remis. No, lepszy remis niż porażka, ale kurde, wielka niespodzianka. Szczególnie ilość goli, my potrzebujemy bramkarza chyba. My potrzebujemy chyba bramkarza. Kto tutaj z tych lepszych bramkarzy chciałby do nas dołączyć? Toldo, Toldo, Molina. Ja bym wolał jakiegoś młodego piłkarza, na przykład Manningera, no nie. Kurde, a może i... A może Dudek? Może Dudek by chciał bronić. Nie widzę Dudka. Nie widzę tu w ogóle polskich piłkarzy. Trzeba by było zapytać Dudka, czy chciałby grać. Liverpool, zobaczmy. Dudek jest podstawowym bramkarzem, więc chyba nie. Jajajajaj, co my tu mamy? Z Dortmundem na wyjeździe bez Batiego i bez Bowiera. To tutaj będzie problem. Będzie grał Praton i będzie grał Bakke. Ajajaj, albo da Kurt lepiej, on jest lepszym piłkarzem jednak. No to mamy pewien problem, ale wraca do składu już Kelly. Więc tutaj mamy akurat, akurat wzmocnienie w tej kwestii. Może wróci też Widuka, bo chyba tak, tak, wróci Widuka. Czyli gramy z Pratonem i da Kurtem zamiast Batiego i Bowiera. No to jest osłabienie, szczególnie przed meczem z naprawdę dość mocnym rywalem, jakim jest Borussia Dortmund, a zależy mi na tym, żeby wejść w te rozgrywki jednak ze zwycięstwem. Patrzcie, mecz na szczycie, Liverpool-Chelsea 3-0, mój ulubiony Michael Owen. Jezu, jak ja bym go chciał sprowadzić, ale on w życiu nie przyjdzie. Mamy remis, mamy remis, mamy remis, troszeczkę to ujma taka. 4 gole nam Blackburn wbiło, ale to bramkarz, bramkarz, bo zobaczcie, Blackburn oddało strzałów ile? No 5 i 4 wpadają, to jest niemożliwe w ogóle. Jak to się tutaj zrobiło, nie wiem. Ale okej, okay, czasem trzeba stracić punkty, co by nie popaść w samozachwyt i nie być zbyt aroganckim. Także zimny prysznic. Tymczasem jedziemy do Dortmundu. Ale jestem podekscytowany, bo to naprawdę mamy fajną grupę. Naprawdę mamy fajną grupę. Zaczynamy! Zaczynamy mecz. No, Ronaldinho, wszystko w twoich nogach. Ty tutaj musisz się odpalać właśnie w takich meczach z największymi, z najmocniejszymi rywalami, tak? Bo zdobywać bramki przeciwko, nie wiem, Darlington, czy przeciwko Luton, czy przeciwko nawet Blackburn, to nie jest jakaś wielka rzecz. Natomiast tutaj widzę mistrzów, to jest twój czas, panie Brazylijczyk, to jest twój czas, to jest twój moment, tutaj trzeba zdobywać gole. Ale na razie mecz, jak widzimy, bardzo wyrównany, ale tego się spodziewaliśmy. Jednak Dortmund to już nie jest byle rywal, ale żeby my myślimy o tym, żeby Ligę Mistrzów wygrać. No więc takim Ronaldinho i z takim Dortmundem, no to trzeba sobie radzić, jakby nie patrzeć, bo jak przyjdzie nam do meczu z Romą, czy do dwóch meczów z Romą, to, to tam już nas zweryfikują potężnie. Niestety, niestety gol. I tego gola zdobywa nikt inny jak Amoroso, czyli z Brazylijczyków dwóch. To Amoroso jest lepszym, to nie Ronaldinho, a to Amoroso zdobywa gola, chociaż osiągnęliśmy delikatną przewagę, jeżeli chodzi o liczbę strzałów, to Lehmann broni fantastycznie. Teraz obronił, to ma 9 tutaj reprezentant Niemiec. No coś niesamowitego. Co tutaj wyprawia w bramce Lehmann? My już powinniśmy ze 2 bramki zdobyć, ale Lehmann broni wszystko. Zaraz będzie miał dychę ten Lehmann. No niesamowite, nic nam nie wpada. Nic nam dzisiaj nie wpada, ani Ronaldinho, a jest wreszcie Ronaldinho.
Ale jeszcze brakuje nam jednego gola. Czyli zaczynamy od porażki. Podobnie jak fazę pierwszą, a co ciekawe, w ekipie Dortmundu gra Guardiola. Przegrywamy 2 do 1. No to jest fatalny dla nas wynik. Oczywiście. Na mecz z Ipswich jeszcze Was dzisiaj zaproszę, gdzie powinniśmy sobie poradzić. No i potem mamy Porto u siebie. Porto z Dario, nie znam człowieka. To nie jest jakieś mocne Porto. No mają Jorge Costę, ale poza tym to nie ma tu takich wielkich drużyn. Więc powinniśmy sobie poradzić z nimi u siebie. No zobaczymy, to będzie bardzo ważny mecz. I co? Wisła przegrywa z Saint-Étienne. Pierwszy mecz wyjazdowy w ramach trzeciej rundy Pucharu UEFA. No i to jest nasz ostatni zespół grający w europejskich pucharach. Niestety. No ale u siebie może wygrają. Saint-Étienne to nie jest jakiś mocny rywal. Tak naprawdę. O, Tottenham chce kupić McPhaila. Nie sprzedajemy. Nie sprzedajemy tego zawodnika. No ale za to zaczynamy mecz z Ipswich, czyli ostatnie dzisiejsze spotkanie. Robinson, Hart, Kelly, Ferdinand, Jonathan Woodgate. Kurde, przegraliśmy z Dortmundem. No bardzo mnie to... Nie jestem zadowolony, wam powiem szczerze. Bardzo. Bratton West, Keane, Samba, Dakurt. I zaczynamy. Kurczę, musimy sobie odbić. Gramy u siebie z jednym z najsłabszych zespołów, jak widzimy. Chociaż nie tak bardzo, 12 miejsce. Teoretycznie z jednym z najsłabszych zespołów w lidze. Więc trzeba tu postrzelać, żeby zapomnieć o przegranym meczu w Niemczech. Ale z Monako też przegraliśmy pierwszy mecz poprzedniej fazy grupowej, więc może tutaj... A czemu gra Alan Smith, a nie Robbie Keane? No dobrze, gola strzelił. Niech będzie i tak. Więc może to są złe, dobrego, złe początki. O tak, no, zobaczymy. No, tylko 1-0 i to po nie najlepszym meczu. Ale tu Alan Smith naprawdę dobry mecz, bo sporo tych strzałów, sporo sytuacji stworzonych przez tego zawodnika. No Widuka troszkę mniej. Ronaldinho też nie za wiele. 20 goli ma już, ale to mógłby mieć więcej. No mówię, przede wszystkim w takich meczach jak z Dortmundem. No zdobył tam bramkę, ale koniec końców meczu nie wygraliśmy. Mamy 2 do 0 w tym momencie. Dobra, czas na zmianę, czyli za Ronaldinho wejdzie Praton i oczywiście tutaj taka zmiana. I taka zmiana. Dobra. Słabszy mecz. Ronaldinho tylko 7, bez gola, 3 strzały i tylko jeden celny. Jednak oczekujemy czegoś więcej tutaj od tego piłkarza. No dobra, mecz oczywiście wygrany, chociaż nie jest to jakiś wybitny mecz w naszym wykonaniu. To 2-0 nam wystarcza, rzecz jasna. Choć mówię, no nie jest to jakaś wielka sprawa. Dobra, no ale jest wygrana, wygrana jest najważniejsza. 40 punktów po chyba tam 13 kolejkach, więc jest naprawdę dobrze. No i cóż, będziemy powolutku ten odcinek sobie kończyć. Zapraszam Was serdecznie na kolejny. 14 kolejka, tak. Paul Robinson, jemu się kończy kontrakt. Ja nie wiem, czy ja go chcę przedłużać. Tu go chce Newcastle. Ja go podpiszę, ale... No bo w razie czego, natomiast no wydaje mi się, że będziemy tu musieli popracować nad lepszym zawodnikiem jednak. Zobaczmy jeszcze wyniki tej... Dla niektórych 14, 15, 16 kolejki wygrywa Manchester, Arsenal pokonuje Liverpool. To dobrze akurat. To dobrze akurat, bo jak my wygramy, to będziemy mieli tą przewagę znakomitą. A kolejny mecz mamy z Darlington. No tak, to już sobie zostawimy na kolejny odcinek. Podobnie jak mecz z Porto, jak mecz z Tottenhamem. No tu się zacznie. Potem mamy 2 razy pod rząd Barcelonę. Ale nasza sytuacja nie jest dobra. Ta porażka z Dortmundem jednak może nam plany pokrzyżować. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, życzę jak zwykle miłego dnia, trzymajcie się, cześć!